Witam wszystkich serdecznie w nowym słuchowisku na kanale. Tak, podcast wraca. To znaczy on nigdy, nigdzie nie zniknął, ale dopytywaliście się, czy będzie następny odcinek, no i jest następny odcinek. Ten podcast to jest taki fajny format, w którym ja sobie mogę po prostu posiedzieć przed komputerem, przed mikrofonem i poopowiadać o różnych rzeczach, bez spiny, bez w zasadzie jakiegoś konkretnego cięcia, po prostu. Co mi przyjdzie do głowy? Oczywiście mam ten temat już wcześniej w głowie naświetlony, mam jakieś notatki porobione i tak dalej. Natomiast, to no taki dość luźny materiał, w którym po prostu opowiadam Wam o pewnych kwestiach. Trochę się zmieniło przez to ostatnie pół roku. Jak podcast w ogóle zaczynał, to powiedziałem, że nie ma na polskiej scenie podcastowej takiego właśnie podcastu, audycji o muzyce metalowej. Za granicą są. Może się myliłem, może były, ale ja jakoś nie potrafiłem do nich dotrzeć. A przynajmniej. Niezależnie od twogły, po prostu nie było. Teraz już jest. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Łukasz Orbitowski. Ja wiem. I co ciekawe, to jest osoba zaangażowana w scenę metalową, również black metalową, którą znają inni. I pewnie Wam się to nazwisko o uszu obiło z tego względu, że to jest najpopularniejszy metalowiec wśród polskich pisarzy i najpopularniejszy polski pisarz wśród metalowców. I taka ciekawostka, kiedy zapytałem mojej żony, czy zna jakiegoś metalowca, to powiedziała, że. Znanych gala, no bo chyba każdy znany gala, w sensie nie osobiście, tylko gdzieś z telewizji, radia i tak dalej, z mediów, no bo był bardzo mocno obecny, wciąż w sumie jest na tych serwisach typu pudelek, plotek i tak dalej, i tak dalej. no ale też był w telewizji. Natomiast kiedy zapytałem, czy wie, kim jest Łukasz Orbitowski, to powiedziała, że wie, że to jest pisarz-publicysta. No i też była trochę zaskoczona tym, kiedy jej powiedziałem, że to jest też metalowiec, który prowadzi od jakiegoś czasu podcast o muzyce metalowej. I mówię o tym dlatego, zaczynając w ogóle przed tym głównym tematem tego podcastu. Że mocno ten podcast polecam. On jest dość specyficzny, bo nazywa się Metale Szlachetne i Łukasz w każdym odcinku, już było ich 7, teraz siódmy niedawno wyszedł, zaprasza do rozmowy gości. Oczywiście to jest utrudnione ze względu na to, że mamy koronawirusa i pewnie nie do końca mogą się spotkać, no ale z drugiej strony mamy różne serwisy typu Skype, Discord, Zoom i tak tak dalej, gdzie można sobie po prostu pogadać online. Jeżeli macie, mają mikrofon ci rozmówcy i fajną rozmowę poprowadzić właśnie z użyciem internetu. Podcast jest o tyle specyficzny, że tam są zapraszane osoby ze sceny metalowej, związane ze sceną metalową, muzycy. No nie wiem, na przykład w pierwszym odcinku był The z Over the Voice, był też Roman Kostrzewski, był Peter Wejdera i tak dalej. Natomiast no, nie zawsze jest to tylko rozmowa o muzyce, ona schodzi czasami na różne inne tematy. Czasami może nawet za bardzo, bo niespecjalnie chce mi się przez 15 czy 20 minut słuchać o tym, że ktoś był alkoholikiem. Natomiast no, to też to jest ciekawy sposób przedstawienia danej postaci. I audycja, która nie jest skierowana tylko i wyłącznie do metalowców. Taki był zamysł. Natomiast, no, jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tym podcaście Łukasza Orbitowskiego Metale szlachetne to jest platforma, na której on jest obecny bo to jest tylko i wyłącznie audioteka, która notabene albo ja czegoś nie pamiętam, że można ale chyba nie można słuchać przez www, można tylko tego słuchać w aplikacji mobilnej Audioteki. Na tym polega Audioteka, ale to jest, to jest temat na inną rozmowę odnośnie właśnie takich platform audio. Natomiast no to jest za darmo, więc po prostu ściągacie sobie apkę, zakładacie konto i słuchacie, więc nie musicie nic kupować. I to jest spoko dziwna decyzja, że tylko audioteka, wiadomo, że to jest platforma, która pozwala jakoś dotrzeć i, i reklamuje też jakoś ten podcast, no ale wydaje mi się, że lepiej by było jakby to było, te metale szlachetne były obecne w innej formie, tak jak na przykład u mnie YouTube, Spotify, Tidal, Google Podcasts, Apple Podcasts i tak dalej. Łatwiej by było do tego dotrzeć i wygodniej, no ale... Jest jak jest, warto posłuchać moim zdaniem. Sprawdźcie metale szlachetne Łukasza Orbitowskiego na audiodece, bo zdecydowanie warto tego podcastu posłuchać. Szczególnie, że to jest fajniejszy sposób, moim zdaniem, wywiadu niż taki wywiad pisany gdzieś w gazecie papierowej czy na portalu internetowym. Ale to jest moje zdanie: po prostu miłość tego słucha fajnie, ciekawie. Natomiast, no, już gadam od 6 minut, jeśli dobrze widzę, a nie poruszyłem jeszcze głównego tematu tego podcastu. Ja sobie gdzieś tam w głowie układam, o czym chciałbym poopowiadać, pogadać. No, ja jestem sam, nie jestem tak jak Łukasz Orbitowski, nie mam rozmówców, może to się kiedyś zmieni. Natomiast, no, też to są jakieś moje przemyślenia i moje wspomnienia, i tak dalej, i tak dalej. A dziś chciałem porozmawiać o teledyskach na kasetach VHS, tak jak jest to w tytule podcastu, no i o teledyskach ogólnie, bo na pewno zauważyliście, że bardzo, bardzo się to zmieniło przez ostatnie lata. I ja swój pierwszy kontakt z metalowymi teledyskami miałem właśnie na kasetach VHS. To znaczy nie tylko na kasetach VHS, bo kiedy ja zaczynałem słuchać tej muzyki, to były jeszcze w telewizji kablowej, to się tak nazywało, czy jak wolicie na satelicie, programy metalowe był wirus na Vivie. I coś jeszcze było, nie pamiętam nazwy, gdzieś mi wyleciała z głowy. Natomiast no był ten wirus i tam puszczano teledyski metalowe. I to był w zasadzie jedyny sposób, żeby to pooglądać sobie w telewizji. Bo jak sami wiecie, tego typu klipy nie pojawiały się w polskiej telewizji, nikt nie chciał tego puszczać. W sumie to dalej nie chce i pewnie nigdy nie będzie, no bo to jest, są teledyski, zawsze były dość specyficzne, ze specyficzną muzyką, która nie jest dla wszystkich. To jest wąska grupa odbiorców, i nawet gdyby telewizja uznała, że to jest fajny temat, no to nie będzie puszczać, bo nikogo to nie interesuje w takim kontekście masowym. Tak jak z większością rzeczy niszowych, natomiast no metal. Oczywiście był obecny w telewizji później, m.in. Łukasz Orbitowski, o którym wspomniałem, tam prowadził rozmowy, była z Nichilem, jest to można obejrzeć na YouTubie. Natomiast no, nigdy do tego mainstreamu ten metal nie wejdzie, nawet kiedy był to Nergal i Behemoth, to jednak było to związane z jakimiś kontrowersjami wokół muzyka, zespołu i jego związku z popularną wokalistką, performerką Dodą, a nie zainteresowaniem muzyką i sceną metalową jako taką. Tak więc kasety VHS. Ja oczywiście widziałem, że można pewne kasety kupić, i tu wspomnę o jednej rzeczy, jednej kasecie dość popularnej swego czasu: Madernord. Na pewno znacie Teledyk, widzieliście go wielokrotnie na YouTubie. Ocenzurowany i nieocenzurowany można było kiedyś w latach 90. kupić właśnie na kasecie VHS. Tak naprawdę to w sumie można go dziś również kupić, jeżeli oczywiście znajdziecie gdzieś na jakichś aukcjach, bo są nawet te kasety wystawione gdzieś w sklepach internetowych, ale w sensie są niedostępne, więc ja przynajmniej nie znalazłem, żeby można to było kupić. Nie wiem po co miałbym chcieć to kupić teraz, kiedy już nie mam odtwarzacza VHS tak zwanego wideo. No ale gdzieś tam do kolekcji oczywiście można sobie postawić i pewnie część z was możliwe, że ma właśnie w oryginale. Ja miałem na kasecie przegrywanej, bo no umówmy się, jak przegrywało się kasety audio, to przegrywało się również kasety VHS z redyskami. Później, kiedy te widea, nie można odmieniać, ale kiedy wideo przeszło do lamusa i pojawiły się klipy, filmy na komputerach w tak zwanym diviksie, czyli awiki, czy jakiekolwiek inne formaty, które dystrybuowało się nielegalnie oczywiście, albo półlegalnie na przegrywanych płytach CD, później DVD, no to też pojawiały się teledyski metalowe. I ja pamiętam na studiach, mieszkałem obok, w jednym roku mieszkałem, w ogóle się mocno trzymałem tam ze sceną toruńską metalowców i... Zarówno oni, jak i koledzy z Akademika, obok którego mieszkałem naprzeciwko w Toruniu. Oni mieli wtedy dostęp do internetu, bo tak było w akademikach. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie podpieprzę, że tak powiem, że ściągał to, czego nie powinien. Natomiast no, było kilku kolesi, którzy słuchali metalu i po prostu załatwiali nam te klipy na płytach w, formacie, w formie plików. Sporo tego miałem, już tych płyt nie mam, bo to powyrzucałem najpierw na CD, później na DVD, kiedy się zaczęły upowszechniać. Natomiast no wtedy pojawił się taki szerszy dostęp do tych teledysków. Oczywiście te starsze to były zrzuty z kaset. Ktoś miał jakąś kartę wideo, po prostu podłączał czyńczami do magnetowidu tę kartę i zrzucał te klipy, więc niektóre były w fatalnej jakości. No ale dzięki temu mogłem też poznać klipy, których nigdy wcześniej nie widziałem, bo nie miałem ich na przykład na swoich kasetach VHS przegrywanych. No ale też oczywiście zaczęły się. Pojawiać teledyski w formie takiej już cyfrowej powoli, no bo gdzieś tam czasem zdarzało się, że do albumu jakiegoś bardziej znanego zespołu dołączana była płyta, na której znalazł się w cyfrowej wersji. Klip, teledysk jakiś singlowy, i tak dalej. Natomiast no, umówmy się wtedy, teledyski też w tej nis niszy były inaczej kręcone. Oczywiście te wielkie gwiazdy, pop i tak dalej rok, no to miały pełne wsparcie jakichś ekip filmowych czy teledyskowych z super sprzętem, natomiast. Te mniejsze kapele, no metal był zawsze siedliskiem mniejszych kapel, mniej zamożnych, nie miały aż tak bardzo dostępu do tego typu sprzętu. W związku z tym te teledyski już na etapie ich tworzenia, produkcji i sprzętu, który tam został w większości przypadków, oczywiście nie wszystkich, ale w wielu użyty, no był takiej średniej jakości. Oczywiście wciąż lepszy niż mógł sobie pozwolić pewnie taki statystyczny zwykły Kowalski, który kupił kamerę tanią VHS, żeby nakręcić pierwszą komunię swojego syna czy córki. Natomiast, no, dużo pozostawiały do życzenia jakościowo te klipy. Też jeżeli chodzi o pomysły, aranżacje, jakieś efekty i tak dalej, no, ale to też jest nisza. No, do tego dochodziło oczywiście kwestia formatu, w jakim były później dystrybuowane w digitalu, czyli w cyfrowej, nielegalnej czy półlegalnej płytowej dystrybucji te klipy, no, bo umówmy się, też te algorytmy związane z kompresją wideo i jakością tych filmów, bardzo poszło do przodu, więc poszła do góry rozdzielczość, bitrate i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakbyście sobie teraz włączyli taki stary, właśnie spłyty Tredys, który pewnie tam gdzieś może macie w szufladzie, no to zobaczcie, w jak fatalnej jest to jakości i że tego się praktycznie nie da oglądać. Później pojawił się YouTube. YouTube jest platformą, którą znacie wszyscy. Ja pamiętam, jak YouTube startował. Pamiętam jeszcze, jak Google nie, miało, nie kupiło YouTube'a i miało Google Videos swoje. I później, jak ten YouTube się upowszechniał, i między innymi też YouTube oczywiście dotknął scenę metalową, bo stał się platformą, na której można umieszczać te teledyski. Lata minęły i teraz YouTube jest podstawową platformą, na której pojawiają się wszelkie maści klipy i wideo, nawet TVN przecież gdzieś tam Kuby Wojewódzkiego filmy, program, fragmenty programów wrzuca na YouTube'a i one się możliwe, że lepiej oglądają na tym YouTube'ie niż w samym TVN-ie. Natomiast no, moment, w którym wszyscy w zasadzie, czy ja, czy wy słuchający, czy dziecko z telefonem, czy wasza dziewczyna czy wasz kolega, koleżanka, ktokolwiek kto ma jakikolwiek sprzęt do nagrywania, łącznie z nawet starym smartfonem, może zarejestrować film, założyć konto i wrzucić go na YouTube. A. Pytanie, czy ktoś będzie chciał to oglądać, no ale sam fakt, że ma platformę, na której może umieścić swój film. Kiedyś czegoś takiego nie było, były właśnie te kasety VHS sprzedawane w sklepach, dodawane może czasem do płyt, dystrybuowane po znajomych, legalnie lub półlegalnie, przegrywane i tak dalej. No i od wielu lat mamy platformę, na której, która nie wymaga od nas żadnego nakładu finansowego, bo to są to jest darmowe miejsce na YouTubie, a dystrybucja sama się może dystrybuować. Tak naprawdę wystarczy po prostu wysłać komuś linka i to jest cała ta dystrybucja. Przy kasetach VHS oczywiście to była też poczta, czy kurierzy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to odeszło i mamy możliwość dystrybuowania tych teledysków jak chcemy, kiedy chcemy, komu chcemy. Druga sprawa, która się zmieniła w środowisku metalowym, jeśli chodzi o teledyski, to możliwości techniczne. W zasadzie dostęp do sprzętu do nagrywania jest dla każdego taki sam. Oczywiście jedynym problemem jest portfel. No i też ciekawostka, bo to ciekawostka, ale w sumie nic takiego nadzwyczajnego. Te same sprzęty do, do wideo, bo ja się zajmuję wideo, więc tam też badałem temat. W Stanach kosztują podobne pieniądze, ale to są mniejsze pieniądze dla ludzi, którzy mieszkają w Stanach. No to jest bardzo często tak, że na przykład nie wiem pana czy Sony wypuszcza nowy aparat, bardzo dobry pod wideo, i jak przeliczycie sobie. Ile kosztuje w Polsce, a ile w Stanach, i później sprawdzicie, jakie są zarobki w Polsce i w Stanach, no to po prostu ten Amerykanin ma dużo większe szanse kupić ten sprzęt i dla niego jest to taniej niż dla nas, mimo tej samej czy podobnej ceny. Natomiast zmierzam do tego, że na chwilę obecną, jeżeli macie w miarę normalne pieniądze, bo to też nie są tanie rzeczy, możecie absolutnie kupić dobry, nawet bardzo dobry sprzęt do produkcji wideo. Do tego dochodzi trochę skilla, umiejętności, montaż, trochę pomysłu na ten teledysk, i tak naprawdę. Można dużo, moim zdaniem, taniej, wynająć ekipę amatorów, czy półprofesjonalistów, czy półamatorów, którzy nakręcą wam ten teledysk na tyle dobrze wyglądający, jeżeli oczywiście macie na niego pomysł i też jakieś tam środki, że on nie będzie odstawał tak bardzo od tego, co jest ogólnie w sieci. Natomiast no oczywiście, jeżeli tam wiadą ludzie z kamerami RED za grube tysiące dolarów i, i półprofesjonalną produkcją, no to zjedzą ten wasz teledysk na śniadanie, natomiast. Muzyka metalowa jest też na tyle wdzięcznym, na tyle wdzięczna i na tyle dużo rzeczy pozwala, że mimo tych ograniczeń nawet sprzętowych, czy jeśli chodzi o jakieś efekty, i tak dalej, można zrobić fajne rzeczy, które będą idealnie pasować do tej muzyki, którą pokazują, bo, no, bo wiadomo, teledysk to jest warstwa wizualna, warstwy muzycznej, czyli jakby to powiedzieć, pokaz tego, co, co gra w tle, tak? Czyli ta twarz muzyki. I można ją pokazać na różne możliwe sposoby. Wcale nie trzeba kosmicznie drogich sprzętów, aktorów i dalej, dalej. Natomiast można też to tak robić. I tutaj doskonałym przykładem w takiej cięższej muzyce jest Behemoth, który znalazł tak dobrych wykonawców, jeśli chodzi o swoje teledyski, tak zdolne ekipy. I mają razem z nimi, no bo przecież nie tylko oni tworzą, ale wspólnie mają tak dobre pomysły, że te teledyski są po prostu zajebiście zrobione, świetnie wyglądają, technicznie są mistrzowsko zrobione. Wielokrotnie moim zdaniem pokazał Behemoth, że metalowy teledysk technicznie może być zrobiony dużo lepiej niż, pewnie droższe w produkcji teledyski wielkich gwiazd pop, które tam się zapętlają już w takich samych pomysłach. A i jednocześnie być taką twarzą muzyki, która jest wykonywana. Czy wszystkie zespoły robią w tej chwili teledyski mając te możliwości, czyli możliwość wykupienia usług dobrej lub bardzo dobrej ekipy za rozsądne pieniądze, czy kupienie samemu sprzętu, i jednocześnie mając platformę w postaci YouTube'a, Daily Motion, Vimeo itd., tak no dalej, przede wszystkim YouTube'a, no nie, nie każdy, bo nie każdy czuje oczywiście taką potrzebę. Najłatwiej oczywiście jest zrobić teledysk, którym są fragmenty z koncertu i najlepiej jeszcze nagrywane z kilku kamer, też amatorskich, bo to fajnie wygląda, trochę fajnego montażu. Dużo jest takich teledysków. Dużo jest teledysków lyrics video, czyli klipy z tekstami. Czasami są robione lepiej, czasami gorzej. Niektóre naprawdę super fajnie zrobione gdzieś w Motion na, na, na Macu, czy w After Effects, czyli programie do tworzenia animacji. Niektóre naprawdę super się ogląda i sam też kiedyś myślałem, czy nie zacząć robić takich rzeczy, ale musiałbym się nieźle podszkolić, jeśli chodzi o animację. Natomiast, no tych możliwości jest mnóstwo, i jeżeli jest pomysł na teledysk, to można go zrobić naprawdę bardzo dobrze. Może wyglądać świetnie, może być świetnym uzupełnieniem muzyki i. Ostatnio na przykład rzucił mi się w oczy, chociaż też wiadomo, że wcześniej go widziałem. Prophet of the Winter, kawałek z debiutu Over the Voids. I ten teledysk jest dość specyficzny, taki właśnie lyrics video. Bardzo fajnie zrobiony i fajnie się taki klip ogląda. Oczywiście to nie są jakieś teledyski, które opowiadają jakąś super wciągającą historię, i są tam aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak u Behemota nie ma wykorzystania tych wszystkich. Różnych akcesoriów do tego teledysku. To nie jest coś, co aspiruje do miana takiego blockbusterowego teledysku, ale świetnie się to ogląda, fajnie się tego słucha. Jest to na pewno fajniejsze uzupełnienie niż taki goły klip wrzucony, znaczy goły kawałek audio wrzucony na YouTube'a. Więc fajnie, że zespoły to robią. Tak więc, widzicie, bardzo, bardzo dużo się pozmieniało, nie tylko jeśli chodzi o muzykę i sposób jej dostarczania słuchaczowi. O tym zrobię kiedyś podcast albo materiał wideo, bo. Ja jestem osobą, która wychowała się na kasetach, wciąż kupuję płyty. Czasem mniej, czasem więcej. Nigdy nie wziąłem się za winyle, ale może kiedyś się wreszcie za nie wezmę. Ale jednak, też z uwagi na pracę i swoje zainteresowania, mocno siedzę w technologiach, w związku z tym staram się i w zasadzie naturalnie mi to przychodzi, że korzystam z tych wszystkich nowoczesnych technologii, więc jak zauważyliście na moich social media i to często też wspominam na materiałach wideo. Ja bardzo dużo muzyki słucham ze Spotify. Teraz na przykład rozważam, czy nie przesiąść się na Apple Music, bo tam to też kiedyś opowiem, bo będzie teraz taka fajna paczka, jeśli chodzi finansowo, dużo taniej wyjdzie niż Spotify. Wiadomo no, też Spotify nie jest drogie, więc to też są takie symboliczne pieniądze, ale też ciekawość mnie chyba pchnie do tego, żeby to Apple Music sprawdzić. Natomiast dla mnie słuchanie muzyki. To jest też kupowanie płyt, no bo one są wydawane w, jakiś, w jakimś celu, tak? Okładki i tak dalej są po to, żebyśmy mogli je oglądać i cieszyć oczy nimi. A no na malutkiej malutkim miniaturce na Spotify czy na YouTube nie nacieszycie wzroku okładką, na którą ktoś siedział i wziął za nią pieniądze. I to jest wciąż ważne i, i bardzo się z tego cieszę w muzyce metalowej, że ona wciąż lubi fizyczne nośniki w momencie, kiedy pozostałe gatunki, wiele pozostałych gatunków. Totalnie już olała fizyczne nośniki muzyki i całkowicie przesiadła się na cyfrę, co też odbiło się oczywiście negatywnie na artystach, którzy już nie zarabiają na płytach. No, mam nadzieję, że metalowi muzycy, jeżeli nimi jesteście, to napiszcie, ile zarabiacie na płytach, w sensie czy to jest jeszcze jakikolwiek, jakikolwiek forma zarobku. Chociaż przy tych. Cenach płyt metalowych i, i skali to pewnie są po prostu grosze, które się też absolutnie nie, nie pozwalają zarobić. Dobrze będzie, jeżeli w ogóle pozwolą zwrócić na pr produkcję płyty, co też pewnie się nie dzieje. Natomiast, jak widzicie, też od, odbiegam trochę od tematu, zmieniło się również w kontekście teledysków i dostępu do tych teledysków przede wszystkim, ale to się wiąże oczywiście, no bo jeżeli dostęp jest łatwiejszy, to też więcej kapel chce robić to te teledyski. No bo wyobraźcie sobie teraz, gdyby. Było więcej możliwości nagrania, czyli ten sprzęt, i, i wynajęcie ekipy, i montażysta, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie nie byłoby tego YouTube'a w postaci platformy do dystrybuowania tych treści. Co by było? Naprawdę zespołom by się chciało robić te dyski promujące swoje single czy płyty, w momencie kiedy jedynym źródłem i możliwością ich dystrybuowania między ludźmi byłyby wysyłanie sobie płyt DVD w, w listach albo zamawianie tych płyt. Ze sklepów? Nie sądzę. Natomiast no, to się wiąże i możliwości dystrybucji, czyli dla nas, widzów, możliwość i słuchaczy obejrzenia bezproblemowego w zasadzie kilkoma kliknięciami, a dla twórcy możliwość zrobienia w teledysku dużo mniejszym, moim zdaniem, kosztem, a lepszego niż kiedyś, no, to się fajnie ze sobą wiąże i też pokazuje, że branża muzyczna, ale też środowisko metalowe jest w stanie bardzo dobrze i sprawnie. Operować tymi nowymi narzędziami, żeby docierać do słuchaczy. Czy ja lubię oglądać telediski metalowe? Pewnie ktoś zapyta, no skoro robię o tym temat, cały temat podcastu, to pewnie zabrzmi to, że tak. A powiem odwrotnie: i tak, i nie. Z tego względu, że telediski metalowe, tak jak i muzyka metalowa, jest specyficzna. Natomiast muzyka, jako dźwięki, jako forma wyrażania emocji. Dużo trudniej jest w postaci dźwięków przekazać kicz i tandetę i festyn. I oczywiście są kapele, które łączą dziwne gatunki i, i robią to w specyficznie dziwny sposób. I czasami bardzo fajny zespół, który. No, Katamania to jest dobrym przykładem. Ja już kilka razy ją na kanale podnosiłem w tym kontekście. To jest dla mnie taki zespół, który miał bardzo fajne numery, ale często potrafił je zabić festyniarskimi, odpustowymi klawiszami. Do tego dochodziło oczywiście okładka z jakimiś wilkami, kolorowe, ble, 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 I to bardzo mocno psuło, często potrafi mocno pod, popsuć klimat muzyki. Ale teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, jak duża presja jest na zespole w ciąży w momencie, kiedy ich muzyka jest bardzo mroczna, yy, przemyślana, dobrze skonstruowana, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, warstwę tekstową, to się wszystko spaja w jeden taki obraz dźwiękowy, który Wywołuje emocje, wywołuje ciarki, uznawana jest ta płyta, czy ten utwór, czy ten singiel i tak dalej, i tak dalej, ze w jakiś sposób wybitny, jeśli chodzi o muzykę, ciekawy, wielobarstwowy i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie wytwórnia na przykład naciska zróbcie klip. No i ta kapela ten klip musi zrobić, no bo nie wiem, ma takie warunki kontraktu, albo chce zrobić klip, bo chce dotrzeć do większej liczby słuchaczy. I co ta kapela musi zrobić, żeby ten obraz szedł w parze z muzyką? No jednak y, teledysk w przypadku ambitniejszej muzyki niż Umca Umca Oh Baby I Love You y, trudniej zrobić, no bo w muzyce pop wystarczy, że jest wokalista czy wokalistka, ale gdzieś tam pojawiają się przystojni chłopcy bez koszulek, y, szybkie samochody, wybuchy, lasery. Półnagie dziewczyny, czy, czy, czy skąpo ubrane, trochę biustów, trochę tyłków polata i hej, mamy fajny teledysk, nie? ludzie sobie tańczą. W muzyce metalowej to do końca nie przychodzi, bo już golizny wrzucanie jest trochę kiczem, chociaż nie zawsze czasami się udaje. No, może Modern, Nord to nie jest najlepszy, najlepszy przykład. Jeżeli nigdy nie widzieliście teledysku Modern zatrycona, to absolutnie polecam. To jest 96 rocznik. ono chyba wyszedł razem z mniej więcej z Nemesis Divina w 96. Nagrywany pewnie jakąś kamerą, właśnie gdzieś z komunii w lesie. Natomiast, no, laska tańcząca na Golasa nad ogniskiem. No, robiła, szokowała wtedy, oczywiście. To był dawny czas, Ja też byłem gówniarzem, jak to oglądałem, więc to mnie szokowało i mi się podobało. Natomiast, no, teraz trochę śmieszy. Choć Teledyk jest oczywiście na swój sposób kultowy i, i tego mu odmówić nie można. No, tu też trzeba uważać. I dużo trudniej jest pokazać. Nawet niekoniecznie pokazać to, co się o czym się drze mordę w utworze, czy o czym jest ten utwór, czy płyta, bo to nie musi przecież teledysk zawsze być dokładnie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w muzyce, czy o czym opowiadają teksty. Natomiast no, bardzo trudno jest moim zdaniem zrobić na tyle intrygujący i angażujący klip, przemyślany i dobrze skonstruowany, żeby szedł w parze z ambitną, dobrze nagraną, dobrze skomponowaną, wielowarstwową muzyką. I to jest ten duży problem, przed którym stoją zespoły. Niestety niektóre chyba sobie z tego sprawy nie zdają, że jednak Teledysk to nie jest coś na odpieprzenie, na odczepnego. Jeżeli mają większe budżety, no to oczywiście te wytwórnie dysponują kontaktem i możliwością zatrudnienia jakichś reżyserów, którzy przysiądą przy tym klipie i postarają się zrobić coś ambitnego. Natomiast no, przykładem doskonałym tego, że często się nie udaje, jest Dimu Borgier, które Moim zdaniem na scenie w momencie kiedy oni wychodzą w tych wszystkich swoich strojach i akcesoriach dziwnych, jakichś takich odblaskowych i, i no, umówmy się, dużo lepiej moim zdaniem wyglądają chłopaki z mgły z, z kapturami, skórami i, i, i tymi takimi pończochami na twarzach, cokolwiek tam oni mają, czy, czy jakiekolwiek kapele w kapturach czy pomazani ludzie, którzy wychodzą bez koszulek z jakimś tam sztuczną krwią, czy, czy innymi masiedłami, niż Dimu Bogi, który wychodził z tymi jakimiś odblaskowymi, chromowanymi butami z kolcami, bo to śmiesznie wygląda. Ale na scenie, jakby to jeszcze trochę bardziej przybrudzić, ale na scenie to wygląda dobrze. W sensie, no jest taki show. Natomiast na teledysku, kiedy to jest, widać wszystko bliżej, lepiej są detale, no w wielu teledyskach Dimu Bogi wyglądało po prostu komicznie i, i czasami jak znajomym puszczałem Związanym, nie związanym, przepraszam, z muzyką metalową, no to sama muzyczna warstwa Dimu Borgich była dla nich nie do przełknięcia, nie była absolutnie śmieszna i była trudna w odbiorze, straszna, że tak powiem, bo dużo osób mówiło właśnie słowo straszna, ale kiedy puściłem klip, to nagle ten strach, ten, ta ponurość, ta atmosfera, ten klimat, ten strach przed muzyką totalnie znikał, ponieważ widzieli tych kolesi, którzy wyglądają czasami przekomicznie, robią dziwne miny i po prostu ten teledysk był dla nich śmieszny. I ta muzyka nie sprawiała, że on był straszny. Oczywiście jeden z przykładów było dużo fajnych teledysków, różnych kapel, które świetnie współgrały z muzyką, no ale kolejnym przykładem był kultowy już, w zasadzie chyba wszystkie, ale kultowy już teledysk Immortala, pamiętacie? Call of the Winter Moon, jak oni latają w po lesie i jakby to samo w sobie było śmieszne, że oni latali, robili dziwne miny po lesie. Nikt do końca, do dzisiaj nawet nie wie, czy to było dla żartu, czy to było na poważnie. Chyba bardziej dla żartu. Ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś to robił na poważnie, nawet jak byli młodzi. I tam był jakiś kapelusz jakiegoś czarodzieja. To było przekomicznie głupie. No ale kolejne teledyski Immortala, jakkolwiek straszne, nie chciałyby być, nie miały być, no to czasami się jednak nie udawało i to wyglądało groteskowo i momentami śmiesznie. Natomiast no, Immortalowie można wybaczyć, bo Abad chyba zawsze podnosił, że no, to jest show i choć wszystko robi na poważnie, czyli muzykę i teksty, i to jest dla niego ważne i ambitne, to, to jednak ten image Immortala z tym krabowym chodem, czyli tym krabłokiem, jak on to robił na koncertach, zawsze był jednak tam ta, ten element tego śmiechu, tak? tego teatru i, i, i humoru, tego cyrku. Natomiast no wiele zespołów robi to na poważnie i to wychodzi czasami kosmicznie, głupio, po prostu śmiesznie. Więc tutaj trzeba bardzo uważać. Dlatego też nie jestem jakimś super wielkim fanem teledysków. Nie oglądam ich tak dużo. To znaczy, tam patrzę sobie, jak przy większych wytwórniach, ale też przy mniejszych zespołach jest coś wypuszczone. Ale to nie jest tak, że wracam do tych teledysków jakoś bardzo często. Natomiast jednym z teledysków, który swego czasu zrobił na mnie duże wrażenie, ale to było dawno temu, i to był właśnie ten teledysk, który chodził między ludźmi na płyt. CD w formie pliku. To był Her Ghost in the Fog zespołu Cradle of Field z płyty Median. Spoko album, niestety gorszy niż poprzedni, Cruelty in the Beast, czyli mojej ulubionej płyty Cradle of Field. Natomiast to był teledysk, który był zrealizowany pomysłowo. On przedstawił dokładnie tę dziwną opowieść i ciekawą też wciągającą opowieść z utworu. Jeśli nigdy nie słyszeliście to posłuchajcie, bo to jest w ogóle fajny kawałek. Jeśli nigdy nie czytaliście tekstu, to też przeczytajcie, bo jest bardzo fajnie napisany, fajną angielszczyzną, trudno momentami dla wielu osób, więc warto tam będzie sobie wziąć jakiś słownik i tam czasem coś doczytać ze słownika. Natomiast sam teledysk był zrobiony bardzo fajnie, dużo tam było takich wycinanych z kartonów elementów. Wiadomo, że może tam, nie widziałem tego teledysku w takiej super ekstra jak jakości, no bo on tam był dawno temu nagrany i wciąż na YouTube jest gdzieś właśnie w takiej trochę gorszej, natomiast no momentami jest oczywiście kiczowy, ale jednak jest to zrobione w takiej koncepcji baśniowo teatralnej dobrze to wygląda. I, I lubię do niego wracać, bo jest fajny zarówno muzycznie, jak i wizualnie teledysk. Ale na przykład ten kultowy teledysk Decade of Tyrion Behemota, który na swoje czasy, jak to wychodziło, to oczywiście był pełen efektów i, i, i na pewno kupę kasy Behemoth w to włożył. Natomiast no, przejrzyjcie go sobie dzisiaj. Oczywiście nie, nie wersję alternatywną, którą wszyscy znają, tylko tę standardową. No umówmy się, no tak wali trochę kiczem, takim green boxem typowym, czyli tym takim green screenem, gdzie chłopaki sobie tam, Nergal, stał na tle zielonego ekranu, oni go później wycięli, a budowali jakiś tysiąc efektów, tapetek i tak dalej, i tak dalej. No ale swego czasu robił duże wrażenie, bo jak na tamte lata na scenie metalowej nie było teledysku, który byłby zrobiony w taki sposób. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby był, bo zrobił na mnie duże wrażenie i nie widziałem niczego wcześniej takiego, tak szybko zrobionego, w sensie tak dynamicznego, tak przepełnionego różnymi maści efektami, czasami tandetnymi, ale jednak wizualnie absorbującymi. No później, tak jak mówiłem, Behemoth poszedł w dużo bardziej ambitne produkcje, jeśli chodzi o klipy. Powiedziałbym, że są jeszcze jakieś teledyski, które bardzo lubię, do których bardzo często wracam, ale jest ich na tyle mało. Teledyski In Flames lubiłem, one były fajnie zrobione, ale to też inny rodzaj muzyki i też inne pieniądze, które tam były włożone. Nie wszystkie oczywiście, fajny był teledysk do mm, utworu, Trigger z Reroad to Remain płyty, kiedy oni, to były w ogóle dwa teledyski zrobione przez kapelę Inflames Flames i Soilwork i oni występowali, jedni występowali w, te, w teledysku u jednych, drudzy u drugich, oni tam się gonili, rzucali się śnieżkami, później przychodzili i obśmiewali siebie wzajemnie na takim małym klubowym koncercie. Bardzo fajne, szczególnie dla osób, jak ja wtedy byłem z moim kolegą z którym mieszkałem mocno, wynajmowałem mieszkanie na studiach, mocno wkręcony właśnie w tą melo-defową szwedzką scenę, więc to jeszcze były te czasy, kiedy SolidWorks w miarę spoko grał. Więc dla nas to był taki, wiecie, hmm, ciekawostka i taki easter egg, że oni sobie wystąpili w swoich teledyskach i to było takie fajne i pokazywało, jak ta scena tam ze sobą współpracuje. Też trzeba pamiętać, że YouTube to również możliwość. Przerabiania teledysków, czego doskonałym przykładem była wersja alternatywna Behemota: Decade of Tyrion, która cieszy się chyba większą popularnością niż zwykły teledysk, i nikt już na koncertach Behemota, kiedy leci ten numer, nie śpiewa tekstu normalnego, tylko właśnie ten z tej wersji alternatywnej. Jest też oczywiście super platformą YouTube dla ludzi, którzy robią covery metalowych kapel, a dzięki tym coverom też można się nauczyć grać poszczególne utwory, no bo dla niektórych jest dużo łatwiej niż patrzeć na tabulatury, to spojrzeć na to jak ktoś gra i, i, i zobaczyć sobie jak to jest rozłożone na gryfie gitary. I dużo takich fajnych rzeczy można sobie oglądać. To chyba bardziej oglądam niż te teledyski, właśnie covery, jakieś inne specyficzne rodzaje wykonania i to chyba bardziej lubię niż same teledyski. Uważam, że to jest bardziej szczere w, w nagraniu i, i dla mnie szczersze w odbiorze. Jestem ciekawy co wy oglądacie na YouTube, jeśli chodzi o muzykę metalową, czy lubicie właśnie klipy, czy wolicie covery, czy jeszcze może coś innego, coś fajnego podeślecie, piszcie w komentarzu. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, bo na pozostałych platformach, gdzie będzie ten podcast, komentarzy nie ma, więc nie uda się, ale na YouTubie się uda, więc ewentualnie jak słuchacie na Spotify, czy na Apple, to, to wskoczcie na YouTuba pod ten podcast i napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem warto obejrzeć, jeżeli chodzi o konkretny rodzaj materiałów związanych, wideo związanych z muzyką metalową, ale też na przykład wasze ulubione teledyski Pewnie części nie widziałem, ominąłem albo nie pamiętam i chętnie sobie pooglądam. Zrobię sobie taki wieczór z metalowymi teledyskami poleconymi przez Was. I to tyle. Rozgadałem się strasznie. To też jest takie dość specyficzne: siedzieć i widzieć monitor, na którym pojawiają się poszczególne fragmenty ścieżki audio, i mieć cały czas przed sobą mikrofon z tą taką rajstopką z przodu i gadać samemu do siebie. Jednak trochę inaczej niż do kamery, kiedy mnie widzicie i. Też inaczej robię te materiały. Mam trochę bardziej przygotowane, więcej tnę. Tutaj jest taki bardziej słowotok. Ale choć podcast jest najmniej oglądanym, naj, najsłabiej oglądającym się filmem na YouTube, jeśli chodzi o ten kanał, no to jednak też na innych platformach się ogląda, więc może wychodzi to samo co normalne klipy. Ale część osób prosiła, czy pytała bardziej, bo prosiła to ze słowo pytała, czy będzie następny odcinek podcastu. No to jest. I też przy okazji chciałbym Was zapytać, o czym byście chcieli kolejny podcast, bo może będzie mi łatwiej wybierać tematy w momencie, kiedy Wy mi coś zaproponujecie, albo będziecie chcieli posłuchać mojej opinii, czy moich jakichś opowieści na jakiś konkretny temat związany z muzyką, no, metalo metalową wiadomo, ale może z muzyką ogólnie. No i to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli oglądacie na YouTubie, jak tam oglądacie, słuchacie tego na jakiejś innej platformie, to tam też są jakieś guziczki, żeby ocenić, zasubskrybować, obserwować i tak dalej, i tak dalej. Mi to nic nie daje, żeby było jasne, nic na tym nie zarabiam. Natomiast jakoś to wypycha do przodu ten podcast, tak jak inne materiały na YouTubie, żeby więcej osób posłuchała. Na tym chyba polega, żeby dostarczać takie treści mojej szerszej grupie odbiorców i to jest fajne, że ten kanał rośnie i że rośnie ten podcast. I nawet widziałem gdzieś na, na Apple podcast, że ktoś wystawił oceny 5, więc chyba się spoko słuchało. Bardzo mi z tego powodu miło. Żegnam się. Dzięki za prawie 40 wspólnych minut. Mam nadzieję, że było miło i kolejny odcinek podcastu też będzie przez Was wyczekiwany i pojawi się szybciej niż ten, który pojawił się po pół roku. Dzięki. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.